Zgadza się, moi drodzy. Niezły wypas. Zabieram was dzisiaj do willi Kaddafiego, która w późniejszym czasie trafiła do Sarkoziego. Za chwilę opowiem wam historię, a w międzyczasie oprowadzę was trochę po tej willi. A jest co oprowadzać, willa jest naprawdę ogromna i zostało trochę wyposażenia. Myślę, że to wam się spodoba. Chodźcie. Piękna niegdyś posiadłość Kaddafiego została kupiona najpierw za 762 tysiące, a już po kilkunastu latach została sprzedana za 10 milionów. Wybrane pieniądze zostały przeznaczone na kampanię Sarkoziego, ówczesnego prezydenta. Gdy władze dowiedziały się, że sponsorem był libijski dyktator, paryski sąd wziął sprawy w swoje ręce. W ten czas piękna posiadłość opustoszała, a z czasem została wielokrotnie dewastowana i rozkradana. Zabiorę was dzisiaj na wyprawę po pięknej posiadłości Sarkoziego. Pokażę wam wszystko, co pozostało w tej willi. Już na samym wejściu widzimy całkiem fajny basen. Dzisiaj jest już zabrudzony, nikt z niego nie korzysta. Przyjrzyjmy się bliżej. O, widzimy żaby. Są też i rybki. Właściciela już nie ma, ale zadomowiły się tutaj różne zwierzątka. Wejdziemy teraz do środka i pokażę wam, co pozostało w tej willi. Może zacznijmy od tego miejsca. Zobaczcie, jak ładnie wszystko zrobione. Sypialnia. Tutaj mamy również jakieś pomieszczenie. Żelazne drzwi. I piwnica. Do piwnicy zerkniemy później. Komplet wypoczynkowy. Już troszeczkę zdewastowany. Tutaj mamy główną bramę. Wejdziemy teraz do części kuchennej. Pozostało jeszcze kilka szafek. Prądu już nie ma. Cały sprzęt w kuchni został. Ty zobaczcie, jaki konkretny, naprawdę. Takie palniki gazowe. O kurde, jaki skomplikowany piec. Kuchnia zapewniała pożywienie naprawdę dużej ilości ludzi. Musiało tutaj być huczne imprezy. Tak wygląda na zewnątrz.
zostało bardzo dużo dokumentów. Zdjęcia rodzinne. Tutaj co było? Chyba coś w rodzaju solanki, czy nie? Ciężko powiedzieć. Obłożone kamieniami. Solidne drzwi. Tutaj mamy toaletę. Zaraz wejdziemy na górę. Wezmę może sobie latarkę. Niech tam trochę rozświetli te ciemne pomieszczenia. Tutaj był chyba salon. Najprawdopodobniej. Kolejna łazienka. Ta już bardziej wypasiona. Z jacuzzi. Gdyby nie była zniszczona, wyglądałaby na pewno o wiele lepiej. A co tutaj? Safe. O kurde. Zobaczcie, pewnie to się stało po opuszczeniu tego domu. Ktoś po prostu wyciął i wywalił beton. I oczywiście opróżnili sejf. Tutaj chyba chłodnia. Tak. Tutaj mamy chłodnie, wieszaki. Szafki. Idziemy zobaczyć na górę, co zostało u góry. Zastanawia mnie, co w tej skrzyni się znajduje. Chociaż teraz to już pewnie nic. Ale kiedyś mogły tu być ciekawe rzeczy. Nawet w takim stanie ta willa jest wiele warta. W zasadzie nie potrzeba tutaj dużo remontu. Wymienić szyby, odmalować i można by spokojnie mieszkać. Jednak, jeśli się nikt nie zaopiekuje w porę, to nie zostanie tutaj chyba wiele z tej willi. Tutaj mamy kolejny sejf. Widać, że wyłamała go ta sama osoba. Tym samym sposobem. Tu pewnie odbywały się potancówki. Zobaczymy, co jest w tym pomieszczeniu.
O kurde, jakaś wypasiona sypialnia. Tutaj najprawdopodobniej sypiały szychy. Zobaczcie, montowane kontakty przy samym łóżku, żeby nie trzeba było wychodzić za bardzo. Tutaj było kolejne jacuzzi, jednak już zdemontowane. Kurde, szkoda, że tak późno tutaj trafiłem. Musiało tu wyglądać naprawdę fajnie. Przynajmniej tak sądzę. Jeszcze raz widok z góry. Widok na basen. Ktoś jeszcze chciał miedziane elementy wyszarpać. Być może został przez kogoś spłoszony lub po prostu zrezygnował. Musiałby wykuć cały beton. Jak widać, trochę to zajęłoby czasu. Szafy, naciuchy. O, jakie gigantyczne lustro. Rzućmy jeszcze raz okiem na posiadłość. Brama wjazdowa, którą wam wcześniej pokazywałem. Moi drodzy, ja powoli kończę eksplorację. Mam jeszcze dużo czasu, więc może znajdę coś jeszcze w pobliżu ciekawego i oczywiście nagram film i pokażę wam wszystko, co nagrałem. Cóż mogę powiedzieć? Zapraszam was znów za tydzień w piątek. Postaram się dla was przygotować coś fajnego i razem sobie obejrzymy. Nie pokazywałem wam jeszcze kominku. Tu jest bardzo ładny kominek. Zasiadali tu pewnie z całą rodziną. Ktoś grillował, a dzieciaki pałaszowały. Oprócz całej posiadłości, zobaczcie, że jest jeszcze tutaj bardzo duży teren. Można byłoby go świetnie zagospodarować. Dobra, żegnam się z wami i do zobaczenia znowu. Na razie, trzymajcie się.